dzisiaj o bliźniaku Andy'ego Warhola. Wiedzieliście, że Andy Warhol miał bliźniaka? No dobrze, tak po prawdzie to nie miał. Ale chodzi o to, że w jego czasach, wtedy kiedy zaczynał tworzyć swoje sitodruki, żył inny artysta, bliźniaczo do niego podobny. Ta historia jest naprawdę fascynująca, dlatego że dwóch wybitnych, wielkich artystów spotkało się w tym samym czasie, na tym samym świecie i zrobiło bardzo podobne rzeczy. Posłuchajcie historii Roberta Rauschenberga, jednego z fantastycznych twórców, którego niektórzy przypisują do ruchu neoawangardy. Robert Rauschenberg to jest fascynująca postać, naprawdę niesamowita i głęboko ubolewam nad tym, że bardzo mało znana. Powiem szczerze, że ja sam kiedyś nie znałem tego artysty i z wielkim zaskoczeniem natrafiłem kiedyś na jego pracę i dowiedziałem się o nim więcej i nagle okazało się, że kurczę, to jest wybitna postać, a ja po prostu nie miałem o nim najmniejszego pojęcia. Więc naprawmy to, żebyście wy też mieli pojęcie o tym wybitnym artyście, bo szkoda by było, żebyście go nie znali. Robert Rauschenberg to był taki gość, który był tak szalenie kreatywny i tak szalenie zmieniał swoje przedmioty zainteresowania. Od rzeźb, obrazów, rysunków, scenografii, jakichś choreografii zdaje się też, czy strojów teatralnych. Ja sam się gubię aż w tym, co on porobił w swoim życiu, bo robił w zasadzie wszystko, co się dało. Możemy zobaczyć jego instalacje artystyczne albo jakieś całkiem normalne kolaże w małej, skromnej skali. To są rzeczy, które tak zaskakują swoją zmiennością, że za punkt wspólny musimy przyjąć nie technikę czy styl, ale właśnie tę nieustającą kreatywność. Historia, w której Robert Rauschenberg spotyka się z twórczością Andy'ego Warhola, będzie bardzo krótka i będzie trwała od 1962 roku. A więc tego roku, w którym Andy Warhol prawdopodobnie rozpoczął malowanie sitodruków. I to był ten sam rok, w którym malowanie sitodruków zupełnie autonomicznie rozpoczął Robert Rauschenberg. Dlaczego więc znamy sitodruki Warhola, a nie Rauschenberga tak popularnie? Ano z tej prostej przyczyny, że Andy Warhol wokół sitodruków owinął całe swoje życie. To była jego ulubiona technika i działał w niej aż do śmierci. Poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, Andy Warhol był znacznie bardziej medialną osobą i znacznie bardziej obecną w świecie, takim pełnym blichtru i znanych ludzi, więc też łatwiej było go zapamiętać. Był po prostu charakterystyczny i całe jego życie stało się rodzajem dzieła. Natomiast Robert Rauschenberg był bardziej, powiedzmy, takim klasycznym artystą. To znaczy, chyba nie zależało mu aż tak, żeby obracać się wśród gwiazd i celebrytów, natomiast widać było, że zależało mu na autentycznej twórczości. I od tego samego roku, w którym Andy Warhol zaczął malowanie sitodruków, Robert Rauschenberg rozpoczął ten sam proces. Czym się różnią sitodruki jednego i drugiego? Andy Warhol zazwyczaj na warsztat bierze jakiś pojedynczy przedmiot, czy pojedynczy symbol, czy pojedynczą postać, odbija ją na płótnie i jakoś modyfikuje, często poprzez kolory i kształty. Robert Rauschenberg natomiast swoje sitodruki wykorzystywał do stworzenia kolaży. To znaczy zestawiał na nich bardzo wiele różnych tropów i łączył je ze sobą. Na jego obrazach możecie spotkać Kennedy'ego, latające śmigłowce w Wietnamie albo Wenus, która przegląda się w lustrze. Te motywy są tak różne i tak bardzo posplatane, że służą one chyba do tego, żeby pokazać, w jaki sposób działa świat mediów zalewający nas obrazami. I Robert Rauschenberg tworzył takie prace przez mniej więcej 2 lata, robiąc taką monumentalną serię, w której na wielkich płótnach oddawał tę współczesną żywotność naszego świata. Dlaczego tylko przez 2 lata? Dlaczego tylko do 1964 roku? Dlatego, że był zbyt kreatywny, żeby to kontynuować. W 1964 roku Robert Rauschenberg reprezentował Stany Zjednoczone na Biennale w Wenecji. I na tym najbardziej prestiżowym bodaj w tamtych czasach konkursie jego prace zostały wyróżnione najwyższą nagrodą. To był zresztą chyba pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone na Biennale w Wenecji zostały wyróżnione. I co zrobił Robert Rauschenberg z tą wiedzą? Natychmiast zadzwonił do Stanów Zjednoczonych, skontaktował się ze swoim asystentem w pracowni i powiedział mu: zniszcz wszystkie nasze materiały do sitodruków, nie będziemy już ich więcej robić. Dlatego, że uznał, że jeżeli jego seria
uzyskała taki krytyczny rozgłos, jeżeli została tak przyjęta, żeby nagrodzić ją najwyższym laurem, to nie ma sensu jej kontynuować, dlatego że byłoby to tylko odcinanie kuponów. W ten sposób Robert Rauschenberg przez 2 lata zetknął się na bardzo podobnym gruncie i tworzył bardzo podobnie do Andy'ego Warhola, ale zdecydował, że nie będzie tego kontynuował dalej w tej formie. W jego pracach można spotkać jeszcze motywy, które wtedy, w ciągu tych 2 kreatywnych lat się pojawiały. Jego późniejsze prace też składają się często z różnych elementów kolaży, stanowią różne zestawienia, motywów, przedmiotów itd. Ale fakt faktem, nigdy nie powrócił już do dokładnie takich sitodruków, jakie w ciągu tych 2 pamiętnych lat wtedy wykonał. Na tym można by było skończyć historię podobieństwa pomiędzy Andym Warholem a Rauschenbergiem, ale wiecie co, opowiem wam o jeszcze jednej jego pracy, która wydaje mi się wyjątkowo urocza, a mianowicie o pracy o nazwie Erased the Kooning. Jeżeli widzicie teraz jej miniaturę, to nie wygląda ona zbyt spektakularnie, ale musimy powiedzieć o niej jedną rzecz. Powstała wyjątkowo wcześnie i jest ona wygumkowaną pracą innego, bardzo uznawanego w tamtych czasach artysty. Młody Rauschenberg poszedł do de Kooninga, który naprawdę był wtedy już wielkim, rozpoznawanym malarzem, wielkim, rozpoznawanym artystą. Postawił mu butelkę whisky i powiedział, że bardzo chciałby dostać jeden z jego rysunków, bo zamierza go wygumkować. De Kooning wiedział, że w ten sposób zostanie zniszczona jego cenna praca, ale uznał, że pomysł jest całkiem fajny, więc przyjął butelkę i podarował jedną z prac ze swojej teczki. Rauschenberg wziął rysunek, wygumkował go tak, żeby nie pozostał już prawie żaden ślad. To znaczy widać tam odciśnięte ślady ołówka, który prowadził de Kooning, ale no wiecie, to już nie jest ta sama praca. Po czym wystawił ją właśnie pod tym tytułem. Wygumkowany de Kooning. I praca wzbudziła naprawdę dużo zamieszania. Naprawdę się o niej mówiło, dlatego że to był bardzo dziwny, radykalny gest. Rok 1953, kiedy Rauschenberg to zrobił, to były lata jeszcze przed Popartem. Jeszcze wtedy dominowała głęboka, z zapędami duchowymi, abstrakcja, która miała być piękna, głęboka, metafizyczna. A tutaj przychodzi sobie taki młody twórca, który postanawia być takim wywrotowcem i powiedzieć, a gdybyśmy sztukę potraktowali zupełnie inaczej, potraktowali ją jako rodzaj zabawy, gry, gdybyśmy zaczęli majstrować w jej bebechach i zobaczyli, co wypadnie z tej maszyny, którą możemy nazywać sztuką? Ta fascynująca postać stworzyła taką niesamowitą liczbę różnych dzieł, że nie jestem w stanie opowiedzieć o nim w jednym filmie. Dlatego polecam wam dzisiaj przegooglowanie go i sprawdzenie, co on jeszcze takiego zrobił. Znajdziecie ludzi jeżdżących na wrotkach z parasolami przyczepionymi do pleców, jakiś bajoro z błota, który bombluje jakimiś wybuchami gejzerów, znajdziecie prace, które były narysowane, odbicie opony, wypchanego kozła. Co wam się zamarzy? Przypuszczam, że nie jesteście w stanie ogarnąć obfitości twórczej Roberta Rauschenberga. Zachęcam was do śledzenia i mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!